Nacisnąć spust migawki to jest taka potrzeba od dziecka, więc to naciśnięcie spustu migawki było konsekwencją. Wszystko zaczęło się od ciekawości. Gdyby nie ciekawość i oglądanie pewnych reprodukcji ówczesnego świata, jaką były fotografie w czasach mojego dzieciństwa, to nie byłoby naciśnięcia migawki. To była konsekwencja oglądania obrazów, zainteresowań wizualnych a potem zainteresowania pasywne zrobiły się aktywnymi. Czyli od oglądania to znaczy z oglądania do produkcji tych ciekawostek. I stąd się wziął ten pierwszy aparat. I potem następny. Pamięta pan ten moment, kiedy po raz pierwszy pan przyłożył aparat do oka? No pamiętam, bo istnieje fotografia. Która to pokazuje, że na pierwszej fotografii była kobieta. Nasza gosposia, Marysia Woźniak. No i to był taki sygnał, że trzeba fotografować dalej, bo to mi zrobiło przyjemność i zaspokoiło pewne dążenie. Jak się okazało, dążenie informowania. Nie tylko bycia informowanym, ale aktywnie. Aktywnie informowanym. Że ja mogłem pokazać moją fotografię w wielkości 6x9, na której stoi jakaś osoba, a to nie, stoi drzewo. To jest moja informacja. Czyli taka była w panu taka potrzeba pokazywania świata i opowiadania o tym świecie? Dzielenia się tym pańskim spojrzeniem na świat tak, z innymi? Tak, tak, była tak. Ta potrzeba zaistniała. Fotografia sprzed 40-50 lat jest znacząco inna niż fotografia współczesna? No po pierwsze są dwa elementy, które się gwałtownie zmieniły. Po pierwsze technika, po drugie masowość. Jak ja byłem dzieckiem, aparat fotograficzny to był przedmiot, który rzadko zjawiał się na stole albo w szafie. Natomiast w tej chwili fotografujemy wszystkim. Na przyszły rok uważam, będziemy fotografować z grzebieniem albo szczoteczką do zębów. Więc no i technika, jednak w ten czas trzeba było spełnić pewne warunki, żeby ten obraz zjawił się na tej kliszy. A w tej chwili nie ma warunków, bo w każdej sytuacji produkuje się ten obraz, który jest potem poprawny, kolorystycznie na przykład. Więc w tych dwóch dziedzinach, no i poza tym komunikacja międzyludzka jest to, fotografia jest w tej chwili pierwszym środkiem komunikacji międzyludzkiej. Nawet wyparła film, ponieważ robienie, ile miliardów selfie powstaje codziennie, no więc jakiś sposób komunikowania się między ludźmi. Chwilami on jest niezwykle powierzchowny i może bardzo szybko stracić swoje jakiekolwiek działanie, ale zetknięcie tych dwóch czy trzech osób miało miejsce i zostało utrwalone. Zarejestrowane i zapisane. Tak, chociaż w tym komputerze ono zniknie za jakiś czas. O ile nie wydrukujemy chociaż małej pocztówki, żeby to zostało fizycznie, to ten minimalny promil zostaje fizycznie. Ogromna większość też zniknie,
ale ona jakby swoje zrobiła. To ciekawe, co pan powiedział. Uważa pan, że powinniśmy drukować fotografie dzisiaj, kiedy wszystko jest cyfrowe? Tak, powinniśmy tak. Tak? Bo fotografia na papierze to jest taki ładny przedmiot, który można wyciągnąć z kieszeni, nie mając przy sobie komputera na przykład. A mieć ochotę na ten obrazek, żeby on istniał. Czyli na... A nie na jakimś dysku. A czy w tym wszystkim, co się zmieniło w fotografii na przestrzeni lat, technologia, technika, dostępność, jest pana zdaniem coś, co się nie zmieniło? Coś, co jest kanonem? Z czymś, coś, no z czym nie się zmieniła się spostrzegawczość. Nie zmieniła się zasada decydującego momentu. Tego nie można niczym zastąpić. Dostrzega pan dzisiaj z perspektywy czasu, że pan też ewoluował, też się pan zmieniał? Rozwijał to na pewno, ale czy zmieniał? Czy sposób patrzenia Tadeusza Rolkę dziś jest inny od tego sposobu, który miał pan 30-40 lat temu? Nie no, możliwość sfotografowania pewnych sytuacji, których dawniej nie było, której dawno nie było tutaj ze względów właśnie technicznych. W tej chwili otworzyły się te nieskończone możliwości techniczne, aby właściwie wszystko pokazać, na co ma się ochotę i w tym danym momencie. Więc tutaj mamy mnóstwo sytuacji, które możemy nazwać luksusowymi. W porównaniu do tego, co było 10 lat temu. No tak. Ale tym niemniej istnieje fotografia analogowa, wielkoformatowa i na szczęście ta fotografia nie ginie. Dalej są produkowane materiały światłoczułe, dalej są produkowane płyny, które z tych materiałów wyciągają obraz, czyli ta fotografia jest szalenie marginalna, ale istnieje. Ale jest. Oczywiście. To ciekawe, że w dobie tej dostępności, gdzie wszystko zapisujemy na telefonie komórkowym, na aparatach cyfrowych, tak dalej jest grono ludzi, które odnajduje jakąś radość i frajdę w tej magii posługiwania się chemią, tak? No negatywem, tak. Kliszą. I który ogląda, bierze udział w tej magii, kiedy obraz pokazuje się w jakimś żółtawym płynie. I jakiś biały papierek raptem zaczernia. Nie? I to jest, nie zastąpi tego żadna technologia, nawet na Księżycu.